You can all run if you want to. You can all hide if you need, but I'll let you down. Witajcie, nazywają mnie Samotny Wędrowcą, a to jest kolejny odcinek naszej serii Bloodborne. Okej, widzicie, tam się z wami w nowym miejscu, które odkryłem niedawno. I chyba będziemy sobie je eksplorować. Okej. A tutaj mamy gościa. Cześć. O, jeszcze żyje. O, tak od tyłu? Okej. Mamy punkt kontrolny. Aha, tędy. Tutaj? Okej, co my tu mamy? Sekret? Nie ma. Tej sieci? No. Można powiedzieć, że tak. I zdobyłem tutaj jakiś, nie wiem, nową broń. Sprawdzimy sobie ją. Okej, tutaj już na nas czekają te właśnie wilki. Wykokrzone właśnie, niż od tych, z którymi ostatnio walczyliśmy. Dobra, chyba im umknąłem. Cześć. Kurde, jakie bydle. Wygląda jak wielki grzyb. Ale go pokonałem. Jest ich więcej. No okej.
Dobra, mamy tych gości kolejnych. Dobra, spróbujmy tak. U, dwóch się chyba na mnie rzuci teraz. Ej, to nie najlepsze, kurczę. Oj, to jeszcze jeden. Dobra, zobaczmy. Tutaj, oni się tego przestraszą może. Aha, uważaj, bo... Dobrze, kurczę, spróbujmy najpierw z tym. Kurczę, dobra. Dobra, udało mi się. Uleczmy się. Okej, okay, tutaj będzie chyba sposób, żeby ich załatwić, bo to jest wąsko. Pięknie, i teraz drugi. Oj, mało mu życie zostało. Dobrze, pięknie. Załatwieni na cacy, można by powiedzieć. Nie mieli żadnych itemów fajnych, szkoda. Kurczę, chciał mnie zmiażdżyć. Dobra, nie udało mi się. Okej, okay, jakiś item. No dobrze, przyda się. Okej, okay, co to jest? Jakaś, nie wiem, pałka. No ja przyszedłem, dobra. Sprawdzimy ją? Może. Całkiem fajnie wygląda. Widzę tutaj jakiś, od razu jakiś tutaj daje nam obrażenie od elektryczności, ale ja zostanę chyba przy moim starym, dobrym mieczu, bo już się do niego przywiązałem. No i przyzwyczaiłem się do tej walki właśnie nim, bo właśnie jest bardzo fajny, myślę. Taki mniejszy właśnie, tak szybciej zadaje uderzenia, tak większy zrobimy to większy. I to mi na pewno odpowiada. No, na większych oczywiście tą większą bronią, albo i mniejszą. Zależy od szybkości wroga, a tutaj tego mogę właśnie załatwić tym dużym. Bo tej małej by mu zbytnio nic nie zrobił, myślę. Dobra, chodź. Ciachnę cię. Pięknie. Odskakuj. I ostatni cios. O, tutaj na mnie już czatował, tak? Okej. Dobrze, tutaj mamy jakiegoś... Wow. A to jest po prostu ten wilkołak bardziej taki... zmutowany. Bez sierci. Kurczę, o wiele mocniejszy od wilkołaka takiego zwykłego. Jakiś portal? No to wygląda. Okej, okay, gdzie nas przeniesie? To pewnie bossa jakiegoś znowu. Lub do kolejnej właśnie lokacji.
Kurczę. Dobra, załatwiony. Jak na takiego małego szkraba był całkiem mocny. Muszę powiedzieć, a tutaj znowu on. Dobra, chodź tu. A, on jakiegoś, kurczę, człowieka chroni, ochrania, pewnie jakiś dobry item będzie. Albo jakaś, nie wiem, może zbroja znowu, kurczę. Fajnie by było. Dobra, załatwiony. Zobaczmy teraz, co on takiego chował. A tutaj jeszcze coś jest? Aha, czyli taki normalny item, który... No jakaś krew po prostu, no dobra. Nie jest to jakiś super, no ale w sumie się może przydać. No i dobrze, tutaj chyba już nic nie mamy. Możemy iść tymi chyba schodami na dół, o ile się da. Nie, nie da się. Muszę... O, tutaj jakiś most, taki już, most. Dach, chociaż nie wiem, kto by dach w takim miejscu robił. Tutaj były schody właśnie, to troszkę dziwne, no ale cóż. Nie będę tego jakoś tam oceniał. Okej, tutaj nie mogę chyba wejść. Bo jeśli tam wejdę, to bym... Chociaż... Nie, tutaj musi być jakaś dźwignia, nie ma dźwigni. Czy ja mam się rzucić tutaj? Dobra, spróbujmy może. A, o to chodzi. Tutaj jest przejście takie fajne. Tu było troszkę chyba taki właśnie... sekret, czy coś? To jest winda normalna. Czy nie? Nie, to nie winda. Tu było chyba przytwierdzone. Dobra, tutaj my do jakiegoś miejsca znowu dotarliśmy. Jakaś kurcze fontanna i tak dalej. Idźmy zatem na dół. Dobrze, a co my tutaj mamy? Jakieś znowu przedmioty, które pewnie będą składnikiem czegoś większego. Znowu ten portal.
Kurczę, tylko tym razem nie mogę tego użyć. Czy tutaj czeka na nas jakiś chyba przeciwnik mocniejszy? Co to za wiedźma? Oczywiście jak ją zrobiłem, to i ja go unieszkodliwiłem. Nie? Aha. Takie coś. A ja tutaj widzę też jakieś wejście na dół, więc trzeba je sprawdzić tutaj. Hops.